W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, dlaczego możesz stracić prawo jazdy, kiedy utraciłeś przytomność, byłeś hospitalizowany lub zgłosiłeś się do jakiejś przychodni, ale nie rozpoznano Ci padaczki, powtarzam, nie rozpoznano Ci padaczki, no tylko powiedzmy obserwowano Cię bez jakiejś konkretnej diagnozy, lecz poszło oczywiście zgłoszenie do starostwa, czyli organu wydającego prawo jazdy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę oczywiście od opowieści internauty. Witam Panie Dariuszu, w połowie września straciłem przytomność. Przebywałem wtedy w zamkniętym kanale, gdzie położono jakieś rury z wodą. No, przywieziono mnie potem na SOR i Pani neurolog od razu chciała mnie pozostawić na oddziale, lecz zaznaczyła, że wyślę powiadomienie do starostwa. Posiadam prawo jazdy kategorii B. Oczywiście odmówiłem i wróciłem do domu, no lecz kilka dni później zgodziłem się na pobyt w szpitalu. Wykonano mi badania EEG, EEG po nieprzespanej nocy, holter EEG 24-godzinny, rezonans magnetyczny z kontrastem. Oczywiście badania nic nie wykazały. Dodam, że kilka lat temu miałem podobny incydent i lekarz neurolog po badaniach stwierdził, że nic mi nie jest. No i wtedy też nie została stwierdzona czy potwierdzona w jakikolwiek sposób padaczka. I zaznaczam, że ostatnia utrata przytomności była po wysiłku fizycznym, jakieś ciasne pomieszczenie, wysoka temperatura, duszno. No, natomiast teraz zostałem wysytowany przez starostwo do WOMP. Pani doktor zmierzyła mi ciśnienie, osłuchała mnie, no, po czym dostałem taki dokument do swojej pani neurolog i poprosiła o kserokopię historii choroby. W sumie była to tylko jedna wizyta. Na zaświadczeniu moja pani doktor przepisała wyniki badań, no i napisała, że u pacjenta nie stwierdzono padaczki. No, również na karcie informacyjnej z oddziału neurologicznego wpisano mi tylko pobyt diagnostyczny. Czyli żadnej konkretnej diagnozy nie było, szczególnie diagnozy epilepsji, diagnozy padaczki, no ale w zaleceniach wpisano mi zakaz pracy na wysokości, zakaz obsługi maszyn będących w ruchu, no oraz poinformowano mnie o wysłaniu zawiadomienia do Wydziału Komunikacji. Dodam, że w chwili obecnej pracuję w zakładzie produkcyjnym, produkującym okna PCW, obsługuję suwnicę, no oraz prowadzę wózek widłowy codziennie. Natomiast prawo jazdy posiadam od kilkunastu lat i nigdy nie miałem za kierownicą żadnego incydentu. Po pobycie w szpitalu przeszedłem oczywiście badania u lekarza medycyny pracy. Z powrotem zostałem dopuszczony do pracy na swoim stanowisku bez żadnych problemów. Natomiast w kontraście pani doktor z WOMP stwierdziła przeciwwskazania do prowadzenia samochodu osobowego. Jestem już po tych badaniach i mam mieć wstrzymane prawo jazdy. No i termin następnego badania za 12 miesięcy. I tutaj rodzi się moje pytanie, no, czy mam jakąkolwiek szansę na zmianę tego orzeczenia, gdy się odwołam od tej decyzji? Proszę tutaj w miarę szybką odpowiedź. No cóż, w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań kierowców znajduje się kilka kluczowych stwierdzeń. W zasadzie je przeczytam, żeby czegoś tam za bardzo nie przeoczyć. Jest to taki trochę bełkot prawniczy, ale potem przetłumaczę to na polski. Pierwsze. Lekarz, który podczas wykonywania zawodu stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawa jazdy przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii podaczkowej. Jeszcze raz powtarzam. Przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii podaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami. No, czyli lekarze, neurolodzy czy jacyś inni poinformować Wydział Komunikacji muszą, no chociaż nasuwa się pytanie, czy akt prawny typu rozporządzenie jest zgodny z ustawą o zawodzie lekarza, ale pozostawiam to prawnikom. No, praktyka jest taka, że niestety coraz częściej powiadamiają. Inny taki punkt,
osobie ubiegającej się o prawo jazdy kategorii AB i tak dalej, i tak dalej, albo posiadającej prawo jazdy kategorii AB, B1 i tak dalej, która miała pierwszy raz w życiu napad o symptomatologii padaczkowej, czyli powtarzam, miała pierwszy raz w życiu napad o symptomatologii padaczkowej, można wydać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności po przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającej okres jednego roku bez napadów. Czyli jeżeli miałeś ten napad o symptomatologii padaczkowej i wcale nie musiała to być padaczka, to od czasu tego napadu liczy ci się okres beznapadowy. No, jeżeli oczywiście nie powtórzy ci się w ciągu tego jednego roku, to w teorii masz szansę uzyskania prawka po kolejnych badań WOMP. Ale jest podstawowy warunek. Czyli dzisiaj miałem napad, no niestety muszę mieć udokumentowany rok bez napadu, żeby o czymkolwiek myśleć. Powstaje zasadnicze pytanie, no czy masz jakąkolwiek szansę na zmianę decyzji lekarzy po odwołaniu? Według mnie bardzo wątpliwą. No ale prawo do kolejnego badania w takim trybie administracyjnym posiadasz. Decyzja oczywiście należy do ciebie. Żeby było jasne, za wszystko musisz zapłacić i to sporo. No i oczywiście przejechać się do najbliższego Instytutu Medycyny Pracy. Na tym kończę. Jeżeli ten filmik coś ci pomógł, oczywiście udostępnij go na swoim portalu społecznościowym lub na jakiejś stronie internetowej. Jeżeli ci oczywiście się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli chcesz oczywiście też więcej materiałów w tym temacie, w temacie badań kierowców, oczywiście musisz zasubskrybować gdzieś mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, poszukaj tam guzika subskrybuj. Odpowiem ci również na każde sensowne pytanie zadane na mojej stronie badania na prawo jazdy wrocław.com lub w komentarzach do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia i oczywiście do zobaczenia w moim następnym wideo. Temat padaczki jest trudny, są dwie grupy, jedni twierdzą, że pod żadnym pozorem osoba chora na epilepsję nie powinna jeździć. No, druga grupa jest taka, że to więcej wypadków samochodowych śmiertelnych powodują jeżdżący po pijanemu lub pod wpływem różnych tam dziwnych używek, narkotyków. Jak jest naprawdę, musisz ocenić sam.